Halo, halo, cześć Joanno. Cześć, Paulina. Super, że dałaś się zaprosić do podcastu, w którym sobie opowiemy o konsumpcjonizmie. A, to ja dziękuję pięknie za zaproszenie i za cierpliwość do moich wszystkich technicznych przygód. Takie czasy, technikalia się zawsze zdarzają, więc spokojnie. Dobra, zanim przejdziemy do tematu konsumpcjonizmu, mamy bardzo dużo tematów do omówienia, kwestii, mam dużo pytań, więc na pewno będzie tak mięsiście, albo będzie mnóstwo tofu, jeśli ktoś jest wege. To na początek chciałabym prosić, żebyś mogła się przedstawić słuchaczom, słuchaczkom, którzy mogą Cię nie kojarzyć. Ja się nazywam Joanna Glogaza i od wielu, wielu lat zajmuję się tematem właśnie minimalizmu, tego jak to zrobić, żeby się odkleić od tego konsumpcyjnego kołowrotka, a ostatnio też tym, jak się odkleić od mediów społecznościowych i jak sprawić, żebyśmy, jeżeli chcemy to ich używać, to my mieli kontrolę nad tym, ile czasu tam spędzamy, a nie na odwrót. Super, bardzo ważne tematy. Może jeszcze kiedyś pojawi się rozmowa odnośnie tego drugiego tematu, czyli social media, bo też jest kolosalnie ważny, ten minimalizm. Ja myślę, że one się tak przenikają dosyć mocno. Tak, więc, tak, tak, więc tak. myślę, Tak, że może nawet prawda. dzisiaj gdzieś tam, chcąc, nie chcąc, nam coś wpadnie, bo ciężko od tego uciec. Dokładnie, dokładnie. No przecież media społecznościowe też w jakiejś mierze napędzają konsumpcjonizm, więc faktycznie są te tematy takie podobne. Ale zanim przejdziemy do tego mierzenia się z konsumpcjonizmem, to chciałabym, żebyśmy sobie trochę rzuciły światło na definicję, bo w większości z nas może się kojarzyć tak intuicyjnie z kupowaniem. Natomiast jaka jest taka dokładna definicja konsumpcjonizmu? Ja właśnie bardzo się śmiałam, jak czytałam to pytanie, bo stwierdziłam, że jestem najgorszym gościem. Bo powiem Ci, że nie tyle, co nie wiem, w sensie, bo to wiadomo, że każdy może sobie to zgooglować, co nie do końca mnie to obchodzi w takim jakby socjologicznym ujęciu, bo pewnie definicji jest milion. I wiem to, bo jakby sama jestem z wykształcenia socjolożką i pewnie w ujęciu takim to można powiedzieć, że to, a w ujęciu śmakim, że tamto, ale to tak naprawdę moim zdaniem nie ma większego znaczenia, bo najważniejsze jest takie jakby no, zwykłe ludzkie, co nam to robi jako jednostce. Ja swoją książkę Wychodząc z mody rozpoczęłam takim tematem. Jest taki kolektyw Lucie, pisze się LOSIE, nie wiem, czy kojarzysz, na pewno tak. Przynajmniej część czytelników kojarzy, to słuchaczy, przepraszam. Oni często takie cytaty wrzucają, takie wlepki na chodniki z fajnymi hasłami i pozwolili, użyczyli mi swojego hasła Centrum mojego świata nie jest handlowe. I dla mnie to jest właśnie idealny przykład, że jeżeli to centrum naszego świata jest handlowe, to jest taki sygnał, że mamy z konsumpcjonizmem jako jednostka problem, czyli po prostu jak gromadzenie, kupowanie, analizowanie, co kupić, co nie kupić, wydawanie sprawia, że pozostałe części naszego życia na tym cierpią. Okej, to jest taka moja robocza definicja, która mi się wydaje taka najbardziej praktyczna. No jasne, jasne. No, to jest dobre, nie? Że każdy może też gdzieś tam odnaleźć w tej definicji siebie i trochę ją przypasować do swojej sytuacji. Więc... Tak, tak, bo jakbyśmy rozmawiały o takich ogólnych definicjach, to tam też na pewno musiałbyśmy zahaczyć o ekologię. I to się robi taka mega skomplikowana rozmowa, bo jest teraz bardzo dużo greenwashingu, czyli takiego udawanej ekologii pod płaszczykiem, jakby promowania jakichś takich pseudo-ekoproduktów i bardzo łatwo się można w tym zamotać po prostu. Więc ja się tak staram stać dwoma nogami na ziemi i po prostu jakby no, w najprostszy możliwy sposób o tym myśleć. Jasne, to jest też ciekawe właśnie, że te wszystkie tematy jak ekologia, jak konsumpcjonizm, one nie są czarno-białe, nie? I totalnie. Jakby ciężko jest powiedzieć, ma być tak, nie? Albo definicja jest taka, kiedy jest tak wiele takich czynników, które wpływają na to, czy coś jest dobre, czy nie. Zresztą będziemy o tym też dzisiaj jeszcze troszkę rozmawiać. Okej, dobra. Wspomniałaś, że jakby poza taką naukową definicją lepiej zastanowić się właśnie, co nam ten konsumpcjonizm robi. Więc co on nam robi? Jak nas dotyka? No myślę, że to też jest różnie i że ile przypadków, ile osób, tyle przypadków. Myślę, że się warto zastanowić, czy w ogóle też jakby, no wiadomo, my potrzebujemy rzeczy, czasami chcemy sobie coś ładnego kupić i ciężko to rozdzielić, co już jest nadmiarowe, a co nie. Moim zdaniem warto się zastanowić, dlaczego my właściwie te rzeczy kupujemy. Jakby czy my sobie coś w ten sposób załatwiamy, czy wydaje nam się, że jak kupimy jeszcze tą jedną, już na pewno ostatnią teraz rzecz, to już będziemy wystarczająco fajni, wystarczająco cool i już nic nie będziemy musieli kupować, dopóki ten cykl się za chwileczkę nie odnowi. Albo czy to nie jest na przykład jakieś takie kompulsywne, czy nie rozładujemy w ten sposób napięcia,
Fajnie jest się temu po prostu poprzyglądać, kiedy kupujemy najwięcej, czy ja na przykład mam tak, że jak coś mnie stresuje, wiem, że mam, nie wiem, co ostatni rozdział czegoś tam ważnego do napisania, to tak moje palce po prostu automatycznie wpisują zalando.pl na klawiaturze, którą mam w ogóle zablokowane w przeglądarce i się potem czuję jak taki totalny, po prostu wykiwana sama przez siebie sprzed pół roku. Więc warto się temu po prostu przyjrzeć, bo myślę, że ile osób, tyle problemów. No. To jest ciekawe, że właśnie taka samoregulacja, właściwie nie samoregulacja, bo regulujemy to poprzez na przykład zakupy, więc nie do końca samoregulacja, tylko takie Tak. regulowanie emocji przez zakupy. Wydaje mi się, że pewnie też duży udział w tym może mieć jakieś takie nagradzanie się, bo ja sama przyznaję się bez bicia, że jak sobie pewnie przejrzę jakieś swoje odcinki podcastu sprzed roku, dwóch, to na pewno mówiłam chociaż raz o tym, żeby sobie kupić coś ładnego jako nagrodę, nie wiem, za wykonanie jakiegoś mega trudnego projektu. Zresztą czasem też sobie coś kupuję, ale teraz jak o tym myślę, to wydaje mi się, że jestem na takim poziomie świadomości, znaczy chcę tak myśleć, że kupuję sobie coś, czego potrzebuję. Na przykład, nie wiem, meble na balkon. Zamiast na przykład kolejnej, nie wiem, sukienki takiej samej albo kolejnego białego t-shirtu. Czy wydaje ci się właśnie, że ten taki kwestia związana z tą nagrodą też jest często takim wytrychem do kupowania więcej? Być może, ale nie, w sensie też zależy, jak często się ktoś nagradza, ale wydaje, nie, nie, w sensie tak sobie pomyślałam nawet o fajnie, w sensie tak o miły zwyczaj. I wydaje mi się, że nasze problemy nie wynikają z tego, że ktoś sobie czasem coś kupi w nagrodę, tylko że właśnie mamy ten cały taki system instagramowo-facebookowo konsumpcjonistyczny, który nas pcha do tego, żeby jakby kupować ciągle i z każdej okazji. I akurat to, że sami coś fajnego dla siebie zrobimy i że sobie, nie wiem, w nagrodę kupimy książkę czy coś tam, to akurat wydaje mi się, że najmniejszym złem z tego wszystkiego, chociaż też pewnie zależy od skali. Na pewno to, co się też często zdarza, to jest taka ucieczkowość, w sensie takiej właśnie będę tutaj klikać i to na przykład jestem ja klikająca na Zalando i nawet nie kupująca nic, albo kupująca to w sumie bez znaczenia, żeby tylko się jakby nie myśleć o tym, że mam coś do zrobienia i że czegoś tam się boję. Wydaje mi się, że te mechanizmy mogą być naprawdę strasznie różne. Tak jak, nie wiem, u młodszych osób to jest często jakaś taka presja otoczenia. Pewnie pan pamiętasz, jak byliśmy nastolatkami. Nie wiem, czy to był ten sam okres, ale pewnie to było parę lat temu, dobrych. No to też było tak, że nie wiem, że był jakiś tam model, u mnie na przykład takie buty na deskorolkę, to był totalny hit i każdy chciał mieć takie buty na deskorolkę. Tylko teraz ta machina strasznie przyspieszyła i Tak. no. Tak, no faktycznie pamiętam. U mnie to były chyba Air Maxy. Finalnie ich nie miałam. Okej, to musisz być młodsza ode mnie w takim razie, Ja bo... jestem 92, jak A coś. widzisz, ja jestem 89. Czyli to jest O, w ogóle widziałeś? mega śmieszne, że można po tym, jakie buty były modne, Tak. wywnioskować, ile kto ma lat. Fascynujące. Ja nie pamiętam butów na deskorolkę, więc możliwe, że one 3 lata później już jakoś tak To były zniknęła ta moda. takie, ale może to były takie z DC na przykład, albo z Etnisa chyba, takie szerokie, z takimi kolorowymi przystanówkami. Było. Słuchaj, może nie to środowisko, nie wiem, nie wiem, czuję, Może, że no, też, może bo tak ja być. jestem z Bielska Białej i Bielsko jest takie dosyć ziomeczkowe, takie snowboard i tak dalej, więc może stąd się to wzięło też. Może. To u mnie to nie było czegoś takiego chyba w moim małym miasteczku przy granicy czeskiej. Ale to też pokazuje, że te mody, te trendy też mogą nas jakoś napędzać, nie? I właśnie wynikająca z tego taka presja, no rówieśnicza, wiadomo, że w takim młodym wieku młody człowiek nie do końca ma zasoby bardzo często, żeby sobie z tym radzić i powiedzieć nie i asertywnie odmówić. No bo też wiadomo, przychodzi jakieś takie chęć przynależności do danej grupy, akceptacji, więc tutaj sporo takich psychologicznych potrzeb się wyłania w ogóle z tego obrazu, mam wrażenie. Tak. I bardzo fajnie, że nam się pojawił ten temat nastolatków, bo mam wrażenie, że ten jakby dzisiejszy taki instakonsumpcjonizm nas pcha do tego, żeby trochę tak nigdy z tej fazy nie wyjść i daje nam też jakby bardzo wygodne i bardzo dostępne narzędzia do tego, żeby, nie wiem, no może nie możemy co miesiąc sobie kupować, nie wiem tam czego, wymieniać garderoby, ale tutaj jakaś influencerka pokazała taką szminkę, a ona jest super cool, bo nagrywa teledyski w super cool
Kimś tam, w ogóle się na tym nie znam, więc staram się coś wymyśleć, ale niestety. Kim Kardashian. Z Kim Kardashian. I w sumie to nie ma znaczenia, bo jakby ta jedna mała szminka, nie wiem, wiele nie zmienia ani w naszym budżecie, ani pewnie, nie wiem, w kontekście ekologii i tak dalej. Ale już to samo takie bycie w tym ciągłym, co jeszcze, jakie jeszcze artefakty muszę zgromadzić, żeby w końcu być wystarczająco akceptowana sama przez siebie głównie. To jest moim zdaniem jakby największy ból konsumpcjonizmu i strasznie smutne. To jest bardzo smutne i faktycznie jak o tym pomyślisz, to jest tylko głupia szminka i jeśli komuś nawet można to w cudzysłowie wytknąć albo wskazać, no to to jest jedna szminka, ale mam wrażenie, że ta jedna szminka buduje nam, jeśli my oczywiście to regularnie powtórzymy, no to to nam buduje pewien nawyk, nie? I później to my już się nie zastanawiamy właściwie, co my robimy, tylko mamy nawyk. Ktoś coś pokazuje, jest to w naszym budżecie, klik. Oczywiście jest to bardzo proste na internecie. Na Instagramie robi się coraz prostsze, bo można nawet produkty podpinać pod zdjęcia. Więc dosłownie robimy jeden klik i kupujemy. I to wtedy się staje takie bezrefleksyjne już, taki automatyzm. Tak, tak. Bardzo trudno to rozdzielić, bo wiadomo, że każdy czasami chce sobie kupić szminkę i nie ma w tym niczego złego. I jak sobie teraz przypominam, jak ja byłam w takiej właśnie fazie, że a jeszcze już to, a jeszcze to, a najlepiej, żeby tamto i siamto, to wtedy już w ogóle będzie ekstra. To też mi się wydawało, że jakby może nie kupuję tak dużo i tak dalej. Pewnie kupowałam więcej niż teraz, nie były to jakieś ogromne ilości, ale cały czas byłam w tym takim jakby, nie wiem, planowaniu, rozkminianiu. No i jak się w tym siedzi, to jakby ciężko jest na to spojrzeć z boku i zobaczyć, że w tym jesteśmy. A też nie jest tak łatwo z tego wyjść, no bo możemy sobie, w sensie można zacisnąć zęby i powiedzieć, dobra, nie będę kupować, nie będę kupować, ale jakby... W sensie ciągle się z tym boksujemy i ciągle chcemy sobie coś z tym kupowaniem załatwiać, tylko sobie daliśmy blokadę. Ja mam w swojej książce o mediach społecznościowych, takie porównanie, które wydaje mi się, że pasuje też tutaj. Jak ktoś ma problem z alkoholem to i zgłasza się na terapię, to jedna z pierwszych rzeczy, którą zwykle słyszy, to jest różnica między abstynencją a trzeźwieniem. Bo bardzo często osoby, które mają problem z alkoholem, mówią, że a przestań, ja nie mam żadnego problemu, przecież mogę w każdej chwili przestać. I czasami rzeczywiście przestają i mówią, dobra, to ja nie piję tam do świąt albo tam do Wielkanocy, cokolwiek. I zaciskają te zęby i no może nawet wytrwają, ale jakby dopóki nie mają innego sposobu na regulowanie emocji, na radzenie sobie z napięciem, i to jest właśnie ten proces trzeźwienia, czyli ten proces nauki jakby zdrowego przeżywania emocji, żebyśmy nie musieli tego sobie załatwiać alkoholem albo zakupami, no to jakby długofalowo to nie będzie działało, no bo zawsze się pojawi jakaś okazja, jakiś słabszy moment, więc myślę, że z konsumpcjonizmem pewnie jest podobnie. W ogóle teraz jak powiedziałaś tą historię, to aż powstałam takie ciarki, bo tak bardzo to ze mną w ogóle rezonuje i to jest taki chyba odwieczny problem przyklejania plastra na złamaną nogę, nie? Czyli dokładnie. Nie, ja nie wyleczę, super nie, nie wyleczę przyczyny, na przykład alkoholizmu, czyli na przykład, nie wiem, no terapia, nie? Tak. Może jakieś problemy, właśnie ta samoregulacja emocji, może jakieś, może jakieś, nie wiem, problemy nawet natury psychicznej. Tylko właśnie przestanę pić, przestanę chodzić na imprezy, gdzie jest alkohol, tak żeby mnie nie kusiło, nie będę kupować. I to są takie właśnie, tak jak z konsumpcjonizmem, nie? Nie kupię nic do świąt, nie kupię nic w Black Friday, a potem jakby właśnie zagryzamy te zęby, bo czujemy takie ogromne, nie wiem, napięcie, zmęczenie zwykłe, albo jakiś stres i nagle nie wiemy, co robić, nie? Bo zawsze coś kupowaliśmy i jak sobie z tym poradzić. Tak, tak, tak. To jest w ogóle ciekawe. Podobno też, jak ktoś już sobie daje jakieś takie okresy, jakiejś takiej wymuszonej abstynencji, to już się podobno powinna lampkę zapalić, że coś tutaj nie gra i dlaczego to jest dla nas takie ważne. Super, że powiedziałaś o terapii. To jest takie trochę też z konsumpcjonizmem i z zakupami, to jest też taka tragedia niehardkorowych sytuacji, bo jak ktoś sobie rzeczywiście załatwia rzeczy alkoholem i to nie jakimś takim, że tutaj winko wieczorem, nie jakiś taki wysoko funkcjonujący alkoholizm, tylko nie wiem, leży pod sklepem, no to widać, że potrzebuje pomocy, jakby jest jakaś ścieżka wytyczona, jak mu pomóc i tak dalej. A takie właśnie, że kupowanie, bardzo długo można na tym płynąć, jakby, że te koszty są, ale one są głównie jakby nasze wnętrze obrywa, a na zewnątrz tak się macha, tak samo jak pracoholizm, nie? Tak się macha na to ręką, no bo w sumie to jest normalne i radzi sobie, i ma ładne rzeczy, i super, jeszcze jej trochę zazdrościmy. A nie wiem, co się dzieje tutaj, nie? W głowie. Tak, tak. Więc myślę, że to warto zawsze powtarzać, że to nie musi być wcale hardkorowa sytuacja i że terapia jest po to, żebyśmy się poczuli lepiej ze sobą i to nie znaczy, że coś jest z nami nie tak, że z każdym jest coś nie tak.
I że jak ktoś, komuś to przeszło przez głowę, to pewnie warto spróbować. I Super. też bardzo fajnie, że wspomniałaś o jakichś tam innych zaburzeniach, bo też często na przykład takie przeglądanie, kupowanie, to jest jakby przyjemne, nie? Wiadomo, robimy to, bo to jest Tak. jakby przyjemne, ciekawe, zajmuje nas. I bardzo dużo osób, które miało niezdiagnozowane ADHD, jak już się dowiaduje, dostaje leki, to potem nagle odkrywa, że wow, czyli to jakby te zakupy, albo to właśnie googlowanie 2 godziny, jakieś tam szukanie jakichś Adidasów po jakichś, nie wiem, sklepach z Brazylii, to była część tego problemu. Aha, okej. I mogę to jakoś teraz inaczej sobie załatwić. Więc warto poszukać pomocy, bo po to jest. Super, mega fajnie. No to widzę, że to może być faktycznie głęboki problem, nie łączący się z różnymi, czy właśnie tak jak wspomniałaś, na przykład ADHD, albo może nawet jakieś zaburzenia kompulsywno-obsesyjne, właśnie takie obsesyjne kupowanie, to jest bardzo ciekawy temat. Chciałam zapytać cię też o to, co nam konsumpcjonizm daje, ale mam wrażenie, że on tak nam powierzchownie daje właśnie tą ucieczkę, tą przyjemność, to takie powierzchowne regulowanie emocji. Po prostu, czy coś jeszcze nam daje konsumpcjonizm? Zastanawiam się, zależy pewnie jak na to patrzeć, bo jakbyśmy tak, nie wiem, popatrzyli w takim ujęciu bardziej rozwojowym, w sensie, że te rzeczy się pojawiają i że to nie tylko jest ta szminka Kim Kardashian, ale też, chociaż nie wiem, czy to można podciągnąć pod konsumpcjonizm, bo chciałam powiedzieć o tym, że jednak w sumie warto docenić, że nie wiem, rozmawiałam ostatnio z mamą o tym, jak wyglądała pranie u mojej babci w domu, nawet jak już miała taką pralkę w franie, że tam najpierw trzeba było to wymoczyć, potem tą wodę odessać, a potem jeszcze raz, a potem do wanny, że to w ogóle Skomplikowane. pół dnia roboty, tak? Że moja babcia też oczywiście sobie komplikowała na własne życzenie, bo musiało być tam, nie wiem, idealnie wyprane i wypłukane. Ale nie, no tak się staram na siłę coś wymyślić, żeby jakiś tam plusik znaleźć. No i okej, teraz mamy wygodniej, ale też się zastanawiam z kolei, czy to jakby jak to wahadło się tak bardzo wychyliło w drugą stronę, w sensie, że mamy na przykład, nie wiem, Uber Eatsa, więc już nie musimy w ogóle z nikim rozmawiać. Tak, Czy tak. to nas, jak już się tak bardzo zapędzimy w to, czy to nas z drugiej strony czyni szczęśliwszymi, nie? No bo wiadomo, że potrzebujemy jakiegoś takiego połączenia z drugim człowiekiem i bycia w stadzie. I to taka pozorna wygoda, znaczy niepozorna, wygoda, która jakby jest wygodna i z której chętnie korzystamy, czy też nas jakiś taki koziróg nie zapędza. No właśnie, bo to też właśnie prowadzi też takie natychmiastowe załatwianie rzeczy, jak właśnie jakieś rozmowy wirtualne albo właśnie zamawianie jedzenia, uprawianie sportu w domu przy telewizorze. To wszystko właśnie powoduje, że no jest tak naprawdę epidemia samotności, nie? Wśród każdej grupy właściwie wiekowej, chyba najbardziej widoczna wśród nastolatków, wśród młodzieży, więc to No, kolejny wątek. a jak się tak człowiek źle czuje, to pewnie najłatwiejszy sposób na tymczasowe zalepienie tego plasterkiem to są na przykład zakupy. I Tak. tak nam się to koło tutaj zapętla. Dokładnie, dokładnie, takie błędne koło. Wspomniałaś o swojej babci. Ja też od razu pomyślałam o takiej kwestii, o którą też chciałam cię zapytać. Bo czasem mam takie wrażenie, że taka mania kupowania i posiadania rzeczy na własność, na przykład, nie wiem, mieszkanie. Okej, mieszkanie to ciężko to jakby rzucić w ramy konsumpcjonizmu. Chyba, że ktoś kupuje nałogowo mieszkania, ale właśnie... Zazdrościmy tym ludziom. Zazdrościmy, ale taka obsesja właśnie posiadania wszystkiego, żeby to właśnie mieć na własność, czy to też wiąże się na przykład z tym, że jako społeczeństwo przeszliśmy pewną drogę i po prostu kiedyś nie było, kiedyś nie mieliśmy, dlatego teraz kupowanie wszystkiego, co ja mogę mieć, czym nie muszę się dzielić, za czym nie muszę stać z kartką w kolejce, czy to też może ten konsumpcjonizm wynikać z tego? Być może, w sensie od razu powiem, że nie czuję się kompetentna, żeby ci jakieś takie, w sensie to może być takie moje, a tak mi się wydaje. Być może też się zastanawiam, jakby na ile my to pamiętamy, na przykład to pokolenie, które jakby kupuje najbardziej i najwięcej, czyli tam powiedzmy, nie wiem, od 40 lat w dół. Na ile to jest jakiś taki, w sensie wiadomo, że można nabrać z domu jakichś tam przyzwyczajeń. Na Tak. pewno jakby widzę to po moich babciach, nawet, tylko że jakby nie objawia się to w kupowaniu, bo w ogóle babcie to są największe hipsterki zero waste'ów. W sensie nie wiem, Tak.
Czy u ciebie, Tak, czy też, tak, czy u też. ciebie też tak było, że moje babcie zawsze mają jakieś, nie wiem, torba poskładana, połatana Tak. od 20 lat, więc absolutnie nie chodzi o kupowanie, ale o takie nadmierne dbanie o rzeczy, powiedziałabym. I taki straszny strach, paraliżujący wręcz, że coś się zepsuje. Moja babcia na przykład pilot do telewizora owija sobie w taką, ma taką specjalną torebkę na to, folię bąbelkową i on leży w swoim miejscu i jak coś tam, nie wiem, nie zadziała, czy baterie trzeba wymienić, to moja babcia jest po prostu sparaliżowana strachem, że się popsuło i że co ona teraz zrobi. A nie jest to w sensie, no wiadomo, no jak się popsuje, no to się go naprawi albo się kupi nowy i ma za co to zrobić, i ma osoby, które jej pomogą, i tak dalej, ale jest coś takiego, co siedzi w człowieku. No, Ciekawe. bardzo ciekawe to jest. No, pewnie temat wart zgłębienia. Tak, też ciekawe jest tym, jak na przykład to doświadczenie pandemii, które, no nie wiem, no dla nas to tam były, i tak się to ciągnęło niesamowicie. Tym bardziej, że chyba się jeszcze nie skończyło. W sensie jakoś tak zeszła z afisza ta pandemia, ale nie było jakiegoś oficjalnego Chyba nie będzie zakończenia. nigdy oficjalnego komunikatu, że koniec. Jakieś święta, które można potem obchodzić. No ale jak nie wiem, jak ktoś ma 15 lat, to dla niego to jest tam, nie wiem, no pomijając te lata, których nie pamięta, bo był bardzo małym dzieckiem, no to jest jakaś tam, nie wiem, jedna któraś z życia, nie? Tak, tak. I jak siedzisz się zamkniętym w domu, to naprawdę nie jest to jakaś taka sytuacja naturalna, komfortowa i chociażby nie wiem, jak się było przeterapeutyzowanym dorosłym, który wspaniale sobie reguluje emocje, to i tak jest ciężkie. A Tak. jak się jest nastolatkiem, to już w ogóle totalny hardcore, więc też jestem ciekawa, jak to na przykład, nie, wpływa. No pewnie będą jakieś badania. Znaczy mam nadzieję, jak ten dwuletni okres, który, dwuletni, trzyletni, który się jeszcze nie skończył, więc ciężko mówić o jakichś przekrojowych badaniach za wcześnie na to. A tak się zastanawiam, bo wspomniałaś o mediach społecznościowych i ja tak zawsze wychodziłam z takiego założenia, że to nie jest do końca nasza wina, że my się od tego uzależniamy, że te wszystkie media są zaprojektowane tak, żeby pochłaniać po prostu naszą uwagę. Czy z konsumpcjonizmem też tak jest, że to nie jest do końca nasza wina, że my wpadamy w te błędne koła i że my kupujemy coraz więcej. Jasne, myślę, że trochę tak, w sensie, że to jest w ogóle bardzo smutne, że mamy taki świat, który jest nastawiony na zysk wielkich korporacji Kapitalizm. kosztem, tak, kosztem jakby dobrobytu psychicznego ludzi, w skrócie. Więc absolutnie nie jest to nasza wina, no ale jak chcemy jakby się przed tym chronić, no to jest to nasza odpowiedzialność, żeby się tym zająć, bo Tak. niestety nikt za nas tego nie zrobi. Są tam jakieś takie, wiadomo, że jakby drobne działania typu, nie wiem, teraz czytałam u Michała Kędziory, on prowadzi bloga Mr. Vintage o modzie męskiej i jest bardzo zaangażowany w działania, to jest chyba UOKiK, ale nie jestem pewna, w każdym razie jakichś tam urzędowych instytucji, które ścigają marki odzieżowe za przekłamywanie składów i długo to robili bardzo nieskutecznie, a teraz się chyba wzięli do rzeczy. Więc są jakieś takie drobiazgi, które gdzieś tam się zmieniają, albo nie wiem, pojawiła się ta dyrektywa, która nie wiem, też nie jestem na bieżąco, czy ona w końcu została przybita pieczątka, czy jest to tylko projekt, że media społecznościowe nie będą mogły nam personalizować reklam bez naszej zgody. To też jest jakiś taki, powiedzmy, kroczek, nie? No ale są to totalne kropelki W morzu w morzu potrzeb. potrzeb. No, zapomniałam, w ogóle tak się rozgadałam, że zapomniałam, jakie pytanie mi zadałaś na początku. Nie, pytałam, czy to jest nasza wina, ale A, no, odpowiedziałaś, że nie do końca. totalnie nie, ale no niestety jakby nikt nas nie uratuje raczej, więc Tak, 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 sami za tak. siebie musimy wziąć No właśnie, odpowiedzialność. ta odpowiedzialność, nie? To też jest w sumie ważne, żeby tą odpowiedzialność wziąć za te zmiany, bo przecież nikt tych zmian nam nie wprowadzi, a właśnie systemowo, no to one nie nastąpią w tak dużej skali i też nie będą dopasowane do każdego, nie? Więc. Tak, ale żeby się trzymać tej metafory plasterka, którą podałaś, to jest trochę jak z plastem, tylko tym razem z odklejaniem. W sensie, że jakby tak krótkofalowo się to wydaje nieprzyjemne, że tam, nie wiem, zawsze sobie kupowaliśmy te 5 szminek, a teraz nagle mamy, nie wiem, jakieś ćwiczenia robić, jakieś jogi, jakieś spacery. Przecież dużo łatwiej jest kupić szminkę. Ale jakby długofalowo warto pamiętać o tym, że robimy to dla siebie i to, że to nie jest żadna asceza czy
nie wiem, wyrzeczenie i robimy, i my będziemy sobie mogli kupić tą szminkę, jak będziemy chcieli. Tylko że takie jakieś odklejanie się od tego ciągłego kołowrotka kupowania nam po prostu służy. I wydaje mi się, że to jest takie podstawowe pytanie, które sobie warto zadawać przed jakąś tam decyzją. Nie to, czy coś jest dobre, czy jest złe, bo każdy argument, można 5 argumentów za tą szminką znaleźć i przeciw, i można sobie zaraz znaleźć jakiś, nie wiem, ekologiczny odpowiednik, gdzie do tej tabelki za jeszcze sobie możemy 3 punkty napisać, że jest, nie wiem, z organicznej gerbery, whatever. Ale myślę, że warto się zapytać po prostu, czy nam to służy i szczerze sobie na to pytanie odpowiedzieć. To jest bo jest różnica. Tak. Tak, jest różnica między tym, że nie wiem, ktoś chce sobie kupić szminkę, bo nie wiem, bo skończyła mu się stara, bo ma ochotę, bo zmienił kolor włosów, cokolwiek, a między tym, że ktoś już ma pół szuflady i połowę nie używa, ale wydaje mi się, że ta następna to już będzie miała taki idealny odcień, że to już będzie po prostu szminka wszystkich szminek. No to jest super. Czyli też mam wrażenie, że właśnie ta świadomość i takie zatrzymanie się na chwilę może przed tą decyzją zakupową, ale też intencja za tym, dlaczego ja kupuję, nie? Czy to jest powód taki, że potrzebuję, bo właśnie mam jakąś, nie wiem, imprezę, bankiet, zmieniłam kolor włosów, czy dlatego, że jest, nie wiem, promocja i ja to kupuję tylko dlatego, z tego powodu. No bo jak mam plus jeden, no to muszę wziąć 3 szminki przecież. Tak. Nie skorzystać z tego. Tak. Wydaje mi się, że można to też sobie, wiadomo, że to jakby nie zastępuje całej tej emocjonalno-terapeutycznej roboty, którą warto zrobić i tak, ale można to sobie fajnie zastąpić, bo wiadomo, że to kupienie tej szminki i to coś nowego jest, to jest przyjemne i fajne i tak dalej, ale pewnie są jakieś takie metody, które są równie fajne, a jakby trochę lepsze i dla planety i jakby takie bogatsze, są bogatszym doświadczeniem dla nas. Pomyślałam o tym dlatego, że byłam niedawno u koleżanki na wymiance odzieżowej, którą jakoś tam cyklicznie organizuję. I ja kiedyś, jak słyszałam wymianka odzieżowa, to miałam takie ja mam te ciuchy gdzieś nosić, grzebać gdzieś jakimś. Na pewno mi się nic nie będzie podobało. W ogóle why? W ogóle na początku jeszcze chyba miałam jakoś taką, znaczy nie wiem, może też tak czasami jest, ale na początku mi się wydawało, że trzeba wymienić coś za coś. W sensie, że ja muszę, mi się spodobać musi coś u konkretnej osoby i u mnie musimy dobić jakiegoś deala. A to nie, znaczy nie wiem, może tak też się zdarza, ale ta wymianka, na której ja byłam parę razy, ma zasadę taką, że się po prostu wrzuca wszystko na kupę i o określonej godzinie można sobie w tej kupie grzebać. I jest tam mnóstwo dziewczyn, które są jakoś tam połączone ze sobą siecią znajomych, znajomych, więc można przy okazji pogadać, można pogłaskać kota. I ta wymianka jest tam trochę taka przy okazji, a z drugiej strony można się pozbyć rzeczy, których już nie nosimy i też mieć poczucie, że komuś one się przydadzą i ktoś z nich będzie chodził i będzie zadowolony, a z drugiej strony sobie wyciągnąć jakiś tam, nie wiem, jakąś piękną wełnianą sukienkę, czy jakiś tam, nie wiem, płaszcz po czyjejś babci, i bardzo to jest przyjemne. A jak nam się coś, jak okaże się, że w czymś jednak nie chodzimy, to bach, na następną wymiankę. Super, super koncepcja. No, polecam. Jak to się nazywało? Słap? Słap. Tak. Ja właśnie na to słapem się nigdy tak nie chciało chodzić, a takie... Tak, wydaje mi się, że takie właśnie mniejsze, kameralne, w gronie znajomych wymianki dla mnie na przykład są dużo fajniejszym doświadczeniem. No super sprawa, zwłaszcza, że to jest właśnie nie tylko transakcja, tylko to doświadczenie, nie? Czyli tak, się tak, to jest takie kawkę, gadacie. Dokładnie, to jest takie darcie pierza 2.0. Darcie pierza 2.0, super, super porównanie. No mega, albo przy maglu. Przy maglu, dokładnie, dokładnie. To w ogóle, czy magle istnieją? To była taka wspaniała instytucja i tak zawsze pachniały ładnie. Ale tak, ja nie byłam chyba nigdy w maglu, ale też mieszkałam bardzo w maglu. No, nie byłaś w maglu, nie znasz butów na deskorolkę. Po prostu widać od razu, że 9-2, no. No możliwe, możliwe, że do moich czasów już odeszły w niepamięć. Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, żebym była w maglu. Myślę, że na pewno gdzieś jeszcze istnieje chociaż jeden w Polsce. Trzeba go znaleźć. No. Ja przywrócić świetność tej instytucji. Totalnie. Ja pamiętam, że byłam, bo pamiętam te wielkie wałki i pamiętam ten zapach takiego krochmalu. Piękne. Ja pamiętam ten zapach krochmalu, co prawda, bo mama też krochmaliła kiedyś, dawno temu pościel, ale... mi się zawsze magia kojarzy z taką drukarnią. Ma takie, wiesz, wielkie płachty materiału. To też jest w ogóle ciekawe jakby w kontekście dbania o rzeczy. Jak nie wiem, czy u ciebie w rodzinie też było podobnie, jak to się tak luzuje.
Jakby coraz mniej mamy cierpliwości. Rozmawiałam o tym, bo u mnie właśnie wczoraj mama i rozmawiałyśmy a propos prasowania pościeli, bo moja mama coś tam się dziwiła, że nie prasuje pościeli i miałam takie, czemu prawie niczego nie prasuje, czemu miałabym pościel pracować? No i moja mama mówi, że ona nie lubi spać pod taką pomiętą, ale z kolei jej mama, czyli moja babcia, nie dość, że prasowała, to właśnie jeszcze krochmaliła i że to już w ogóle było kupa roboty i że tak Tak. powoli, powoli się. No, No, to jest. no. Kurczę, jak myślę, oczywiście ja nie mam pewności, jak myślę, z czym to się może wiązać, to bardzo tej rzeczy mi przychodzi do głowy, jakieś też przekonania związane z byciem pewnie taką perfekcyjną panią domu, które może u nas już trochę mniej wybrzmiewają niż w starszych pokoleniach. No, ale no, wiesz, też takie podejście do rzeczy, to też się poluzowało w sensie, wiesz, teraz łatwiej, no właśnie, jest wygodniej, łatwiej kupić kolejną rzecz niż na przykład coś naprawić, nie? Też wiesz. Tak. Mogę pewnie na palcach jednej ręki albo dwóch policzyć, nie wiem, ile razy ja byłam u szewca, żeby na przykład zanieść buty do naprawy, nie? Więc to też jest ciekawe, że no, to też napędza ten konsumpcjonizm. Zresztą też rzeczy są coraz mniej trwałe, więc to też wynika z tego, że co roku musimy na przykład coś kupić, na przykład buty na jakiś tam zimowy sezon. Tak, chociaż ja właśnie myślałam o tym ostatnio, bo widziałam reklamę na YouTube, mi się wyświetliło jakiegoś proszku do prania, czy jakiegoś płytu do płukania i było tam napisane, że nasze badania wykazały, i miałam takie, aha, na O, pewno. Instytut Badań z dupy, tak Tak, zwany. dokładnie. Że 70% wyrzuconych ubrań jest wyrzuconych ze względu na wyblaknięcie kolorów. I miałam takie, aha. Jasne. I że oczywiście nasz wspaniały proszek rozwiązuje ten problem. Tak. Ja mam poczucie, to też jest mój instytut badań, równie jakby legitnych, ale jakby z rozmów, które od lat prowadzę z ludźmi, którzy właśnie jakoś tam się zastanawiają, jak sobie to kupowanie ułożyć, nie wiem, z maili od czytelników, z gadania ze znajomymi itd. Mam wrażenie, że to nie jest prawda, w sensie, że często te ubrania nawet się na mnie zdążą zepsuć i to nie ma znaczenia, jakie one są jakości, bo już nam się znudziły, bo już chcemy coś następnego. Więc wiadomo, w sensie, mnie też wkurza, że mam na przykład swoje ulubione Adidasy, takie Reeboki, i kupuję tylko ten model. I on się szybko niszczy dosyć. W sensie, pamiętam, że w dzieciństwie buty, w których biegałam po podwórku, chodziłam po drzewach, starczały mi na dłużej i denerwuje mnie to, jasne. Ale myślę, że jakby wśród tych wszystkich problemów, to ten jest jednak, to jest często takie moim zdaniem usprawiedliwienie, taka laurka, którą sobie piszemy, że no tak, trzeba kupować, Pewnie bo tak. zniszczone. Ale z drugiej strony też się to pewnie zdarza, w sensie zwłaszcza jak ktoś ma nieduży budżet i nie wiem, ciężko mu kupić jakieś tam, nie wiem, fajne skórzane buty, czy tam, nie wiem, jakieś porządnie zrobione, jak ktoś nie nosi skóry, więc kupuje jakieś tam, nie wiem, buty gdzieś tam w jakiejś tam niższej półki cenowej, które się potem niszczą, a nie opłaca się ich nieść do szewca, bo ten szewc kosztuje tyle, co kosztowały te buty, Tak. więc trzeba kupić następne i tak to się kręci. No to nie jest czarno-białe, nie? Znowu, czyli że Tak. coś jest na tak, coś jest na nie, więc to też jest mega ciekawe, że no. Tak. Chociaż wydaje mi się, że trochę można z tego błędnego koła się wydobyć, po pierwsze wyrabiając sobie taki nawyk patrzenia, co kupujemy, bo i w sieciówkach się zdarzają super zrobione rzeczy, czy tam przyzwoicie, i w drogich sklepach się zdarzają kiepsko zrobione rzeczy, więc warto sobie wyrobić taki babcinny nawyk właśnie oglądania patrzenia, czy szwy się tam już nie prują, czy wszystko się nie przyczepia do tego swetra, czy guziki nie odpadają itd., itd. A po drugie, pamiętać o swoich prawach konsumenta, jak nam się te buty po sezonie rozwaliły, to możemy je reklamować. Z butami jest akurat największy problem, tam jest jakaś zmowa nieprzyjmowania reklamacji wśród producentów, którzy potem piszą w usprawiedliwieniu, że buty były niewłaściwie użytkowane, bo ktoś chodził po schodach albo jakieś inne tego typu bzdury. Ale wtedy warto się odwołać, bo często jest tak, że jakby to jest takie sito na najmniej wytrwałych petentów. Jak już się ktoś odwoła, to już jakby niezależnie od tego, co tam, możemy Tak, napisać to samo, co prawda. w tym pierwszym. Tej pierwszej reklamacji, to ona zostaje automatycznie uznana. Warto walczyć z jednej strony po to, żebyśmy jakby my nie byli stratni, a z drugiej strony po to, żeby też te firmy się nauczyły, że No no nie właśnie. mogą odwalać hały, bo ludzie znają swoje prawa i je egzekwują. Super, super. To jest w sumie. Ten krok to już w sumie jest taka odpowiedź na moje kolejne pytanie, właśnie jakie kroki możemy wprowadzić w życie, żeby się konsumpcjonizmowi tak nie dać. Więc chyba właśnie to, nie? Ta uważność przy zakupach. Tak, warto to robić. Dla mnie takim najlepiej działającym narzędziem
a zarazem bardzo prostym, jest jakiś, można to zrobić albo na kartce, można to robić w Google Keep, można to zrobić, nie wiem, w jakimś tam Notion, czy gdzie tam mamy swoje notatki. Ja używam Google Keep, bo mam pod ręką i mogę z każdego urządzenia się szybko sobie otworzyć. Mam taką listę, gdzie sobie zapisuję, co sobie w danym roku kupiłam i ile to kosztowało. I jak się tak do tego czasami wróci, i się popatrzę na coś, co na przykład było drogie, a niekoniecznie tego używamy, na coś, co w ogóle zapomnieliśmy, że kupiliśmy, na coś, co gdzieś tam leży zapomniane w szafie, na coś, co kupiliśmy, bo nam się wydawało, że musimy, a potem się okazało, że totalnie nie. To bardzo to jakoś tak otrzeźwia i pozwala jakieś takie schematy nasze nam dostrzec. Ja na przykład mam tak, że tak na co dzień jestem spoko, ale właśnie jak jest coś, co mnie stresuje, typu jakiś event, nie wiem, jakiś, nie wiem, odczyt książki gdzieś tam, w jakimś miejscu, które jest dla mnie ważne, to mam tak, że mam takie, dobra, to co ja na siebie włożę, to może muszę znaleźć jakąś sukienkę, ta nie będzie idealna, to zamówię jeszcze trzy inne, a potem wymienię, a potem te odeślę, i po prostu, a potem idę oczywiście w swojej ulubionej sukience, którą mam od 5 lat, jakaś taka totalna, nie wiem, kołowrotek paniki. I już się nauczyłam, że tak mam i jakby wiem już, jak to obejść, co nie zawsze się udaje, ale często tak. Więc, a różni ludzie mają różnie. Czasami jest tak, że nie wiem, że ktoś kupuje, go szef w pracy zestresował, ktoś kupuje, bo się tam, nie wiem, czuje niewystarczająco fajne, a koleżanka prawniczka z biurka obok zawsze ma jakieś tam ekstra buty. To jest też ważne, w sensie nasze środowisko. Myślę, że jak funkcjonujemy w środowisku ludzi, którzy właśnie bardzo dużo uwagi poświęcają kupowaniu przedmiotom, jakiemuś takiemu prestiżowi skupionemu na kupowaniu, to ciężko jest żyć inaczej. Tak. Więc warto się nad tym zastanowić i nie wiem, jakoś sobie może zdywersyfikować te znajomości. Na pewno fajnie też jakieś zastępstwo sobie znaleźć, no bo to kupowanie, którego już powiedzmy, które już usunęliśmy jakoś tam, zostawia jakąś taką wyrwę i fajnie jest się zająć czymś innym i sobie znaleźć coś, co też nam sprawia frajdę. Ja na przykład lubię pisać swoją powieść, która jakby jest totalnie hobbystyczna i jest to totalnie coś, co sobie robię gdzieś tam po godzinach. Mega mi to sprawia radość i uczenie się nowych rzeczy, ale to może być naprawdę cokolwiek, w sensie byleby to było coś, co naprawdę nam sprawia przyjemność, bo często ludzie wpadają w taką pułapkę, że dobra, to ja nie będę teraz kupować, zamiast tego po prostu zapiszę na jogę i będę pić zielone szejki i nauczę się niemieckiego, w sensie Tak. zastępują fajne rzeczy jakimiś takimi nudami, które im się wydaje, że powinni robić, zamiast Tak. czymś też fajnym, ale zdrowszym. No dokładnie, dokładnie. Czymś, co nas wspiera. No bo nie każdy przecież musi czytać książki i chodzić na jogę i Dokładnie. robić zielone Dokładnie, szejki. Komuś dokładnie. mogą smakować, nie? I spoko. Ale właśnie, jest tyle różnych form aktywności, że naprawdę No, można a wybrać coś dla tak. siebie. A ty masz jakieś takie właśnie, jakie masz swoje rzeczy takie, które. Ja w ogóle uwielbiam codzienne rutyny, więc ja mam na przykład jogę. Teraz właśnie skończyłam dzisiaj 30-dniowe wyzwanie z taką Z Adrienne. Adrian. Tak. I z pieskiem, jak I on się z nazywa ten pieskiem, piesek? Benji. Benji. Cudowne, cudowne nagrania, więc na pewno zostanę dłużej. Właśnie dzisiaj skończyłam 30 dzień, jestem mega z Super, siebie dumna. gratulacje. Dziękuję. I właśnie ta joga, medytacja też, to może się wydawać takie już oklepane, bo ta medytacja jest wszędzie, ale jest masa badań naukowych, a nawet kurde, jakby nie było badań naukowych, to naprawdę jak ktoś spróbuje medytacji długofalowo, to naprawdę pomaga samoregulować emocje. Więc nawet jeśli jest to zmęczenie, ten wkurw, ten stres, no to nawet zrobienie sobie 10-minutowej medytacji może spowodować, że my tak trochę wrócimy do siebie. I naprawdę polecam jako alternatywę do wypróbowania. No ja mam też sport, więc ja jak mam jakiś taki natłok emocji, to zawsze mogę iść to wyładować na jakichś ciężarach, na sztangach, więc Sztangi są super. no więc to, chociaż ja też mam historię z zaburzeniami odżywiania, więc ja tej ucieczki od emocji albo stresu szukam w jedzeniu, ale to bardzo podobne też do konsumpcjonizmu, nie? Czyli jakby robienie takich zachowań, które na dłuższą metę niekoniecznie nam służą, a robienie trochę jak automatycznie, więc ten konsumpcjonizm jestem tak w stanie zrozumieć. A ty co masz, jakie masz fajne rzeczy, które robisz poza tą powieścią? Słuchanie podcastów mnie na O, pewno bardzo relaksuje. Z takich super. biorę psa na spacer, włączam sobie w słuchawkę audiobooka albo podcasty i bardzo to lubię. Robienie na drutach. To jest O, też, to kurczę, jest jaki old school. totalnie. Jest totalnie amerykańskie, totalnie wciągające. I widzę w tym takie też medytacyjne elementy, bo jest bardzo powtarzalne.
Ciężko coś innego robić, chociaż moja babcia oglądała na przykład serial i czytała gazetę i robiła na drutach, Lata ale jeszcze praktyki. mnie jeszcze jest daleko do tego etapu. Też bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, że medytacja, że to się wydaje, że to już jest wszędzie, że to jest takie przereklamowane i tak dalej. Ciekawe, że tak się mówi tylko o takich rzeczach, które są powiedzmy jakieś tam w miarę nowe i tak dalej. Nie słyszałam jeszcze, żeby ktoś mówił, o jene, te zakupy, te takie przereklamowane, one są wszędzie, ile można o tych zakupach. Bardzo mnie Tak, zawsze ten to mechanizm mówią tak ludzie. fascynuje. Tak Że samo ludzie nie mówią z daj już spokój z alkoholem, tą nie? jogą albo z alkoholem. Tak, w drugą Nie mówią stronę tak, wręcz, nie? nie? Jak... Przereklamowane, nie piję, bo ile można? Dokładnie, wręcz przeciwnie, nie? Jak ktoś powie, że na przykład, nie wiem, nie chce alkoholu na swoim Tak. weselu, to ci powiedzą, że wydziwiasz i że Tak, dokładnie. no, niesamowite to jest. No też jesteśmy w jakichś bańkach, nie? I pewnie dla nas to medytacja się wydaje taka oczywista, a jak nagrywam jakieś treści na przykład do medytacji, to ludzie bardzo często właśnie nie wiedzą, jak zacząć, mimo że kurczę, to jest bardzo proste, jak zacząć. Po prostu siadasz Nic nie robisz. i oddychasz, nie? Tam nie ma żadnego No. kosztu, nie potrzebujesz żadnego przygotowania, żadnego stroju. Mnie to bardzo fascynuje. Nawet nagrałam parę tygodni temu taki odcinek 10-minutowe czynności na dobre życie. I on się tak poniósł szeroko. Ja wiem Super. dlaczego oczywiście, dałam taki nagłówek, nie wiadomo. Wiadomo, że ten Bardzo nagłówek miał dobrze. przyciągnąć uwagę, ale... A pomyślałam w czasie nagrywania, że ta medytacja to nawet 2 minuty może pomóc naprawdę. I to po prostu jest tak fascynujące, że czasem takie malutkie inwestycje mogą nam pomóc bardzo, a my wolimy, wiesz, wydać, nie wiem, tam ileś set złotych albo tysięcy na jakąś, nie wiem, luksusową torebkę. Tak, ale bardzo, bardzo ciekawe, że to mówisz, bo często też jest ileś tam set złotych na jakiś tam, nie wiem, profesjonalny sprzęt, na rower na przykład. Ostatnio Tak. w jakichś tam moich kręgach jest mega faza na gravele, nie wiem czy u ciebie Tak. też. I ludzie sobie kupują gacie za 500 złotych O Jezu. i skarpetki za 300. Jakby totalnie spoko, w sensie jakby absolutnie im nie wyliczam, oprócz tego, że wyliczam. Nie, jakby totalnie spoko, ale to też jest ciekawe, że często takie rzeczy, które są proste, nie wymagają nakładów, typu, nie wiem, Tak. włóż sobie adidasy i idź pobiegać, Tak, są jakieś tak dokładnie. troszeczkę mniej atrakcyjne niż coś, co może być takim trochę jednak taką okrężną drogą, takim trochę wytrychem, a żeby jednak sobie coś kupić, żeby sobie kupić jakiś taki uniform, jakiś taki mundurek cool kolarza. Tak. To No też bo to jest jest, wiesz bardzo co, wydaje mi się, że fascynujące. to jest poczucie przynależności. Ja też się mogę do tego Tak. odnieść, bo ja trenuję crossfit, a w crossficie na przykład buty są bardzo drogie. To jest jakieś 600 zł, nie, za buty. Mi zawsze gula tutaj, jak ostatnio wydałam 400, to się tak cieszyła mnie, no bo wiesz, nie 600, a już ich potrzebowałam, bo mi się wcześniej jeszcze rozwaliły. Natomiast to jest chyba też to poczucie przynależności. Tak samo, wiesz, ta subkultura, że tak powiem, Apple, nie? No też jakby płacisz te 4000 za telefon, czy tam więcej i jesteś częścią tej społeczności. I wydaje mi się, że może być tak samo właśnie z tymi, wiesz, profesjonalnymi kolarzami, nie? Że teraz wyglądasz jak profesjonalny kolarz i masz taki sprzęt, więc należysz do tej grupy. Wydaje mi się, że to też może wiązać się z tym. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Okej, dobra. Powiedziałyśmy sobie o super w ogóle krokach, ale jestem też ciekawa, bo to jest coś, co mnie zawsze męczyło w temacie konsumpcjonizmu. Ja starałam się zawsze ograniczyć, wybierać lepiej, wybierać mądrze. I już powiedziałyśmy sobie, że to wszystko nie jest takie czarno-białe, że to ubranie tak, a to ubranie nie. Ale właśnie jestem ciekawa, jak taki, wiesz, taka, może nie szara osoba, to brzmi źle, ale jak taka zwykła osoba, która idzie do sklepu, jak ona ma się połapać w tym gąszczu tych różnych takich rekomendacji, że wiesz, coś jest od lokalnych wytwórców z Polski, a coś jest eko, ale z Turcji, a coś jest bio, ale uprawiane na przykład, nie wiem, w Ameryce Południowej, a coś jeszcze jest conscious, to znaczy zrobione z recyklingowanych materiałów. I w tym momencie człowiek się zastanawia, nie? Czy wiesz, czy kupić, nie wiem, coś, nie wiem, po prostu ze 100% bawełny, czy raczej, nie wiem, kupić coś z jakiejś ekologicznej bawełny, w sensie, że jest tyle tych różnych takich zmiennych, które wpływają na nasz wybór, że naprawdę można pomyśleć, że jakby nie da się zrobić idealnego wyboru i trochę takie dążenie do zrobienia idealnego wyboru, co jest jakby taką może dobrą praktyką, bo ja zawsze miałam takie wrażenie, że właśnie kupowanie tych wszystkich rzeczy bio i eko i super materiałów, a potem chyba usłyszałam w jednym z podcastów chyba u Karoliny Sobańskiej, że najlepszym właśnie wyborem jest jakby korzystanie z tego, co już zostało wyprodukowane. No to na pewno. Super, w ogóle bardzo fajne pytanie. I zgadzam się z tym, co powiedziała Karolina, czy tam ktoś u Karoliny, że w takim ujęciu jakby ekologicznym to najbardziej, na pewno dużo bardziej eko niż najbardziej eko bawełna.
Jest coś, co albo już mamy, albo ktoś inny ma, albo kupimy w second handzie. Więc to zdecydowanie, jak komuś właśnie zależy na byciu możliwie jakby z najmniejszym śladem, to druga ręka jakby ciężko to pobić. A jeżeli chodzi o kupowanie w ogóle, to co ja bym polecała, to po pierwsze ogarnąć materiały, czyli jakie, co my lubimy nosić, w czym my się dobrze czujemy, jakie materiały jakby spełniają te warunki, typu nie wiem, no, może nas wkurzają poliestrowe sukienki, które się nam kleją do rajstop, to w takim razie to możemy sobie kupić w zamian, aha, sukienkę z wiskozy, ale jak bierzemy na przykład, tak, tak, ale na przykład są osoby, które lubią prać w wysokiej temperaturze, bo nie wiem, bo mi się wydaje, że inaczej to się nie wypierze, albo po nim zostają jakieś plamy, cokolwiek. No i wtedy wiadomo, że wiskoza nie jest dla nich, bo im się skurczy, bo to jest akurat bardzo kurczliwy materiał, więc warto sobie rozkminić jakby, co, że nie ma jakby dobrze i źle, jest tylko dla nas takie do's and don'ts. Na przykład nie wiem, mam koleżankę, która jest prawniczką i ona sobie bardzo ceni już syntetyczne domieszki, na przykład w spódnicach, bo jak tam przychodzi o 8 rano, a potem o 16 ma spotkanie, to musi wyglądać ta spódnica na tak samo niepogniecioną, że nie będzie wyciągać deski i prasować. Więc te syntetyki się jej wtedy bardzo dobrze, no, bardzo dobrze sprawdzają. Więc po pierwsze jakby to, żeby te ubrania jakby, żeby trochę rozgryźć jakby co działa dla nas. A dwa, moim zdaniem najważniejsze jest kupować rzeczy, które będziemy nosić i które nam się podobają. Bo często tak jak z tymi zielonymi szyjkami i z tą jogą, wpadamy w taką pułapkę, że aha, no to ja nie mogę iść do Zary, mimo tego, że tam jest piękna sukienka, która mi się podoba i która jakby jest dokładnie tym, czego szukam, tylko pójdę do jakiejś ekomarki i kupię sobie sukienkę, która jest takim trochę giezłem, albo trochę za duża, albo trochę jest w złym kolorze i trochę blado wygląda w tym beżu, no ale to jest ekomarka, więc kupię tą sukienkę, a potem ja wkładam i mamy takie i myślimy sobie, dobra, to muszę kupić, no muszę kupić inną, bo w tej to słabo. I idziemy, ale znowu nie pójdziemy do tej Zary, gdzie czeka ta idealna sukienka, tylko kupimy jakąś jeszcze zastępczą, a może teraz w second handzie, a jeszcze zastępczą. I jakby w rezultacie jest to dużo gorsze, niż jakbyśmy sobie kupili tą sukienkę, która nam się podoba, chodzili w niej długo, dbali o nią. Więc to jest taka rzecz, o której często zapominamy w tym takim całym super kalejdoskopie conscious eco meteczek. To jest mega ważne, nie? Żeby też właśnie, to może też pomóc pewnie wielu osobom wyjść z takiego, wiesz, poczucia winy na przykład, jak idą do sieciówki i kupują jakąś rzecz. Mimo, że na przykład nie kupują zazwyczaj mega dużo nowych rzeczy, tylko nie wiem, kupują coś raz na rok, bo jest jakaś okazja konkretna, ale idą do tej sieciówki i ja tak właśnie czasem mam, że jak potrzebuję czegoś, idę do sieciówki, nie wiem, kupię jakieś spodnie dresowe czy coś, to później zastanawiam, kurczę, no przecież mogłam wydać, nie wiem, 150 zł, czy tam, nie wiem, 300 zł na jakieś porządne spodnie dresowe i mieć, wiesz, 5 lat, a nie kupować za, nie wiem, 120 w sieciówce i no i właśnie to poczucie winy też tak, no nie pomaga, nie? Wcale w tym konsumpcjonizmie. Tak, i też ciekawe, że powiedziałeś o spodniach dresowych, bo to jest taka loteria. Ja mam wrażenie, że akurat dresy, to jest ani jakby cena nie gwarantuje jakości. To jest, nie, ja mam wrażenie, że to jest absolutnie totalnie losowe. Mam taką bluzę jedną z second handu, która jest bawełną z domieszką poliestru i ona jest niezniszczalna. W sensie ona jest, ja już mam ją naprawdę lata i robię w niej wszystko, i ona cały czas tak super wygląda. Miałam rzeczy, nie wiem, dresy z sieciówek, które się w miarę szybko zniszczyły. Miałam dresy z jakichś tam eko, wow, dresowych marek, które się jeszcze szybciej zniszczyły. Więc naprawdę różnie to bywa. I też chciałoby się tak jeszcze powiedzieć, że jak już się znajdzie jakieś dobre źródło, to żeby się tego trzymać, ale to też się zmienia. Tak na przykład miałam t-shirtami z Kosa, które były super, a potem miały taki słabszy okres, nie wiem, czy już się dźwignęły. No... Trudne sprawy. No właśnie, nie jest to wszystko takie czarno-białe, nie? I no gospodarka też się zmienia, no firmy się zmieniają, więc to jest ciekawe. A właśnie a propos... Przepraszam, jeszcze zanim ruszymy dalej, jeszcze mi się przypomniało, że kupowanie z drugiej ręki ma też ten plus, że trochę już widać, jak ta rzecz się zachowuje po noszeniu. Dokładnie, tak. Bo zwykle to jest jakby na początku się dzieją te złe rzeczy, nie? Jak już coś jest w miarę okej, tak. Po tych pierwszych kilku praniach, to potem już jakby długo żyje. W second handach te ubrania są już po takiej jeździe próbnej, więc tak. Second też handy może być mega. Polecam second handy. Totalnie. Teraz mniej chodzę niż w dzieciństwie, w młodości, we wczesnej młodości. Ale na przykład tą bluzkę, którą mam na sobie, z takimi rękawami, jak i to też jest na przykład second handu i mam ją naprawdę ponad 10 lat, co jest fascynujące. Super, super. Ja mam dzisiaj spodnie z wymianki.
O, Nie z kurczę, fajnie. takiego klasycznego second-handu, ale no. Jesteśmy żywymi przykładami tego podcastu. Totalnie. Ale przepraszam cię, bo ci przerwałam, a Nie ty szkodzi, mówiłeś. nie szkodzi, nie szkodzi. Ja chciałam zapytać cię o też taką rzecz, że te nasze wybory zakupowe często są takimi automatyzmami. Już sobie trochę o tym powiedziałyśmy, że właśnie tak bezrefleksyjnie się dzieją, że ta świadomość jest ważna, ale czasem ciężko jest zachować tą świadomość i taką refleksję, na przykład jak jesteśmy, wiesz, zewsząd atakowani różnymi takimi komunikatami, nie? Z mediów społecznościowych, z różnych, no, właściwie ze wszystkich kanałów. I odniosę się tutaj chyba do takiego, wiesz, najbardziej konsumpcjonistycznego dnia w roku, czyli do Black Friday, kiedy wręcz po prostu, wiesz, ciężko jest nie ulec tej manii kupowania. Zwłaszcza jak, wiesz, po prostu otaczają nas jakieś promocje 50, 100, 1 000 000%. Ciężko jest wtedy właśnie powiedzieć, nie, ja nic nie kupuję, nic nie potrzebuję, kiedy po prostu, wiesz, te komunikaty nas po prostu kuszą. No tak, to jest ciężkie. Też tak sobie pomyślałam, że jak komuś jest bardzo smutno i chciałby sobie coś kupić, a czuje, że nie powinien, to może sobie, nie wiem, karmę dla psa zamówić na parę miesięcy do przodu, O. albo takie rzeczy, których i tak używamy, Tak. a jeżeli rzeczywiście jest na nie promka, a one się nie psują, to czemu by nie? Ja chciałam w tym roku tak zrobić z soczewkami. No. Ale okazało się, że z jakiegoś powodu na soczewki nie ma promek. W sensie pewnie więcej takich mądrych Szkoda. się znalazło, którzy tak chcieli sobie zrobić, bo to jest taki typowy produkt, że możesz sobie kupić. Oczywiście komuś się już nie zmienia wada, że Tak, możesz tak. sobie zrobić zapas, ale o dziwo naprawdę nie było promek. No, ja też nigdy nie pamiętam, że były promy na soczewki, więc tak, żeby kupić na zapas. A No też mi tak, no się bo to wada jest chyba nie taki. zmienia. To jest, mam wrażenie, że nie trzeba robić promocji na soczewki, bo ty i tak je kupisz, nie? I Tak, tak no tak musisz je samo, wiesz, kupić. do ran papier toaletowy czasem jest promocja, ale no są takie produkty, które i tak kupisz, nie? Na chleb. No, Znaczy, dobra, no. chleb jest promocja, jak na przykład jest trochę starszy, Tak, ale albo jest 18. no właśnie, ale no faktycznie, no, po prostu, no dobra, podstawowe, nie? No okej, okay, teraz pójdę takim trochę czarnym przykładem, że pewnie nie ma też promocji na przykład na trumny, w sensie to jest jakby towar zawsze potrzebny i no i też te firmy wiedzą, co robią, że no, przeceniają te rzeczy, których my niekoniecznie potrzebujemy, no też, żeby sobie pewnie jakoś magazyny wyczyścić czy coś. Także to jest bardzo ciekawe, ale Że polecam te z trumny przykładem. to jest w ogóle wspaniała klamra tej całej dzisiejszej rozmowy. Tak. Gwóźdź Właśnie do myślę, że trumny. powinnaś. Ja chyba raz na ten podcast gwóźdź do trumny konsumpcjonizmu. W nawiasie, na które nie ma promek. Tak. Piękne, piękne. Ale skoro właśnie przyszliśmy do tematu gwoździa do trumny konsumpcjonizmu, to jestem ciekawa, jak uważasz, może tak intuicyjnie, co by się w ogóle musiało w świecie zmienić, żeby ten konsumpcjonizm się trochę zatrzymał? Wiem, że to jest takie trochę taka mrzonka, bo wiadomo, że to nie jest tak, że nagle jak ja nie kupię tej szminki, no to nagle konsumpcjonizm się zatrzyma, bo to chodzi o rozwiązania jakieś takie systemowe. I jakieś wspomniałaś o tym, że takie drobne rzeczy się już dzieją, nie? Ale czy to musiałoby jakby zadziałać na większą skalę, albo te działania musiały być takie intensywniejsze? Już to trudno mi powiedzieć. W sensie, chciałabym coś. Ja trochę nie mam nadziei. W sensie, wydaje mi się, że jedyną nadzieją jest to, że wszyscy panowie Zara i panowie Facebooki już się tak znudzą tym byciem milionerem, że nie wiem, że im złapią zajawkę na dobroczynność i stwierdzą, że jednak uratują planetę zamiast kupować sobie 74 jacht albo Twittera albo coś tam. Ciężko. Myślę, że te zmiany, które są, to jakby spoko, że one się dzieją, ale jakby dopóki mamy ten jakby system, który działa totalnie przeciwko nam, w sensie nam jakby Tak. zwykłym ludziom, to jest taka trochę walka z wiatrakami, mam wrażenie. Co nie znaczy, że nie warto robić tych rzeczy. Wiadomo, że warto jakby, bo co innego nam pozostaje, Tak. ale jakaś taka no gruba jednak zmiana by się przydała. Chciałabym ten podcast jakoś optymistycznie zakończyć. No, Formułowania. a ty jakie masz? Tobie jak się wydaje? Wiesz co? No i jak myślę o konsumpcjonizmie, chociaż bardziej w tym ujęciu myślę o ekologii, zresztą to są łączące się pojęcia, no to też jakoś tak tej nadziei nie widzę za bardzo.
Więc też w ekologii dzieje się trochę więcej rzeczy takich systemowych. Znaczy mam wrażenie, że one się dzieją tak powierzchownie, że wiesz, firmy, że firmy, kraje się zobowiązują do czegoś, a potem na przykład to się i tak nie wydarza. Albo robią coś takiego, co i tak jakby nie przyniesie długofalowego skutku. Nie wiem, tam czytałam ostatnio, czy nie tak ostatnio książkę Billa Gatesa. No, też w sumie nie wiem, na ile on jakby jest into poprawianie świata. Czytałam ją też. I tam właśnie wspomniał, że nie wiem, czy to jest prawda w sumie, bo też nie sprawdzałam źródeł naukowych, ale że jakby nic nie da zredukowanie emisji tam, nie wiem, o 50%, tylko że ona się musi jakby zejść do zera. No więc jak człowiek to czyta, no to myśli... No ale też z drugiej strony, nie wiem, czasem po prostu myślę, że no, jeśli ja już nie mogę jakby zmienić tego świata, no to spróbuję zmienić jakby swoje podwórko i zadbać o swój ogródek i czuć się dobrze ze sobą, ze swoimi wyborami. Może trochę ewangelizować ludzi, do których mówię. No mam tą przywilej, że jest jakaś garstka ludzi, którzy mnie słuchają. No i generalnie no, staram się też właśnie przestać nie wpadać w jakiś taki skrajny pesymizm. Więc... Super. Jak powiedziałaś o Billu Gatesie i o tych emisjach, to przypomniało mi się też, że słuchałam niedawno podcastu Seta Godina. On ma taki podcast Akimbo chyba się nazywa. Jest w ogóle bardzo ciekawe, bo są takie jakby mini eseje. Taka ciekawa, niespotykana forma. I on mówił tam, że jego zdaniem jakby jedyne, co może nas na dobre tory pchnąć, to, no bo jakby to nie jest tak, że my nie mamy rozwiązań, nie? To nie jest tak, że tylko że one są droższe. W sensie energia odnawialna jest droższa niż energia z węgla. Więc jakby jego zdaniem jedynym tropem jest zrobienie tak, żeby w tym jakby nie walczenie z tym, że żyjemy w kapitalizmie, tylko jakby granie według zasad kapitalizmu, czyli co się bardziej opłaca. Jeżeli te tanie, jakby te odnawialne i jakby służące nam drogi będą po prostu bardziej opłacalne niż węgiel, na który się, czy tam cokolwiek innego, na który się wrzuci wysokie podatki, to wtedy mamy szansę. Tak. I taki był, no, taki to był jego, te, jego tok myślenia. Z drugiej strony, kto przyjdzie i nam to opodatkuje, to jest, no, nie jest jakiś popularny ruch, a no, ogólnie trudne tematy. No to mam wrażenie, że to nie jest coś, co zadzieje się za naszego życia, pewnie za życia naszych dzieci, no ale też z drugiej strony właśnie jakby ile świat zniesie, nie? Ile świat zniesie śmieci, które, no, no, na które też ma wpływ konsumpcjonizm, ile świat zniesie tego niszczenia przyrody. Tak, tak, tym bardziej, że to się często rozmywa bardzo, ta odpowiedzialność, jeśli te zmiany tyle trwają. Ja mam taką strasznie smutną historię, która, nie wiem, była jakoś jedną ze smutniejszych rzeczy, mimo że jakoś nie dotyka mnie osobiście, to jednak mnie dotyka. W ubiegłym roku moja babcia pochodzi, znaczy nie pochodzi, ale bardzo długo, tam nie, ostatnio ponad 50 lat mieszkała w takiej miejscowości Bukowno, to jest niedaleko Olkusza. I płynęła tam rzeka, zawsze. Ta rzeka się nazywa... Jak się ta rzeka nazywa? Poczekaj, zgoogluję to, bo... rzeka Bukowno. Przemsza? Sztoła, o, Sztoła. Mhm. Ta rzeka się nazywa Sztoła, właściwie nazywała. I ona tam zawsze płynęła i jakoś w latach albo krótko powojennych, coś takiego, postanowiono zbudować w tej... I to w ogóle była przed wojną taka miejscowość wypoczynkowa tam dla Zagłębia, Śląska też. Była ta rzeka, był zalew, były kajaki. Tam jest tak bardzo nadmorsko, bo jest taki... jest piasek, więc rosną takie iglaste drzewa. Jest naprawdę... pachnie jak nad morzem i jest bardzo przyjemnie, a właściwie było. I jakoś w latach powojennych postanowiono tam wybudować kopalnię i hutę cynku i ołowiu. I wybudowanie tej kopalni sprawiło, że obniżyły się wody gruntowe i że źródła tej rzeki wyschły. A nawet nie samo wybudowanie, tylko to, że jakby wodę z kopalni, która musi być wypompowywana, puszczono do tej rzeki. Więc jakby te naturalne źródła rzeki już nie pompowały, płynęła tam woda z kopalni, która już nie była taka ładna, która była zimna, brzydka, szara, no i to jest już to, co ja pamiętam. Ale była. I w Bukownie zawsze były kajaki, byli wędkarze, tam nie wiem, zwierzęta przychodziły się napić. W tej rzece też żyły bobry, jakieś gady, płazy i tak dalej. I teraz postanowiono w zeszłym roku tą kopalnię, już wydobyto cały cynk i ołów, czy co tam wydobywano, i kopalnia została zamknięta. I jak zamknęli tą kopalnię, i nie wypompowywali już wody, bo zostawili ją w kopalni, żeby zalała chodniki, to rzeka po prostu zniknęła. W sensie jest przez to, że te naturalne źródła już nie działają i dopóki się tam nie odnowią, dopóki tam cała ta kopalnia nie zaleje, to może zająć jakieś dziesięciolecia.
to teraz po prostu nie ma nic, no bo z kolei pompowanie tej wody z kopalni podobno jest bez sensu i nieopłacalne. Więc teraz jest takie totalne limbo. Nie ma wody, nie ma zwierząt, te zwierzęta, które tam żyły, zginęły. Potwornie smutna. Z drugiej strony, kogo podciągnąć do odpowiedzialności? Tego no człowieka właśnie. Z lat 50., który już dawno nie żyje? No właśnie. Przez to, że te procesy tyle trwają, no to właśnie ta odpowiedzialność się przez lata zaciera, nie? Tak, więc to tak. Jest... No i też to, że to do tego wszystkiego nie przyczynia się jeden człowiek właśnie, którego można pociągnąć do odpowiedzialności, tylko ona jest rozproszona pomiędzy, wiesz, firmy technologiczne, tak, nie tylko tak. technologiczne, jakieś pewnie też produkcyjne, więc no to jest bardzo trudne. Ale żeby nie zakończyć tej rozmowy takim pesymistycznym akcentem, to chciałam zapytać cię jeszcze właśnie o to, czy możesz jakieś takie właśnie lifehacki polecić słuchaczom, słuchaczkom na to, żeby tak właśnie codziennie żyć tak bardziej świadomie, żeby tak codziennie właśnie się może nie dawać konsumpcjonizmowi? Pomijając to, o czym już rozmawiałyśmy, czyli właśnie to zapisywanie i tak dalej, to może nie zaczynałabym dnia od telefonu i nie kończyła go telefonem, że się wywaliła telefon z sypialni. Dużo mniej bodźców, również reklamowych, wtedy do nas dociera. Tak. To jest taka prosta rzecz, którą można zrobić, a która bardzo poprawia jakość życia. I wyłączyłabym powiadomienia też ze wszystkich Facebooków, Instagramów, Zalando, nie Zalando, promek, nie promek. W ogóle wszystkie poza tymi niezbędnymi, czyli tam, nie wiem, bank, taksówka i Google Maps. Tak, pełna zgoda, w 100% się zgadzam. Ja mam też wyciszone powiadomienia chyba od 2 lat już, ale wciąż nie kupiłam analogowego budzika. No, A jak crossfit ćwiczysz i sporty, to może masz zegarek jakiś typu mam zegarek, Apple Watch? Tak, tylko że mam zegarek na ręce, ale musiałabym jakby w nim spać, żeby on mi obudził wibracją, a okay. On się rozwalił, więc w ogóle okej, okay, okej, okay, okej, okay. Myślałam, że ale wiesz, znaczy tak, no to jest znowu, ja myślę o kupnie budzika, to jest jakiś konsumpcjonizm, nie? No ale ta intencja za tym jest inna, nie? W sensie ta intencja jest dobra za tym, więc nie mam zamiaru się na pewno jakoś, wiesz, wpędzać poczucie winy, że ja kupię ten budzik, bo dzięki temu pewnie no dotrze do mnie mniej tych bodźców reklamowych i pewnie mniej kupię. Więc tak, to będzie ten zakup świadomy, przemyślany. Super. Jak jest jeszcze taki... ja na przykład nie lubię tego sposobu, bo w ogóle są dwa rodzaje ludzi na tym świecie. Moja mama jest takim człowiekiem, który otwiera oko rano i już wychodzi z łóżka, a ja dopiero wchodzę w taką fazę jakby pomiędzy, w sensie, że coś jeszcze zdrzemnę, tam się jeszcze poroluję w tej kołdrze, ale jak ktoś jest taki jak moja mama, albo chciałby być taki jak moja mama, to jeszcze może sobie ten budzik po prostu położyć w innym pokoju w telefonie tak, i tak. od razu musi wstać z łóżka. O, więc... to jest ciekawe w sumie. To jest w sumie ciekawe i chyba to przetestuję właśnie zanim kupię ten budzik, bo ja się budzę po jednym budziku i wstaję zazwyczaj, więc to jest może sposób fajny dla mnie. A właśnie też chciałam zawsze wywalić telefon z sypialni i jakoś tak, jakoś mi się po prostu nie udawało. Ale to jest fajny sposób i sobie biorę ten tip na wypróbowanie. Dobra, Joanna, mam jeszcze dwa pytania na sam koniec. Pierwsze to jest takie standardowe, które zadaję każdemu gościowi, każdej gościni, która tutaj u mnie gości, czyli jaką książkę możesz polecić? Super pytanie. Myślę, uwaga, myślę. Możesz polecić swoją, jak coś. To wiadomo, klasyczna autopromka. Jak ktoś chce poczytać właśnie o tym, jak się odkleić od zakupów, to polecam Wychodząc z mody. A jak ktoś chce się odkleić od mediów społecznościowych, to Ekonomię uwagi. Ale z takich książek nie swoich, a czy musi być, czy one muszą być tematycznie związane? Nie, czy mogą nie być... zupełnie nie. Bo ostatnio przez to, że piszę swoją książkę, to też czytam dużo fikcji i pierwsze, co mi przyszło do głowy, pisałam akurat newsletter z poleceniem najfajniejszych książek, które przeczytałam w ubiegłym roku i na szczycie mojej listy było Sekretne życie pszczół. Nie wiem, czy czytałaś. Słyszałam, ale nie czytałam. Bardzo ja to, polecam. Ja słyszałam o Sekretnym drzew. Życiu drzew. Tak. To są podobne tytuły. Pszczoły nie są o pszczołach. Sekretne życie pszczół nie jest o pszczołach. To jest taka bardzo... ciepła, powiedziałabym, bardzo dziewczyńska historia dziewczyny, która ucieka z domu w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i trafia do hodowli, nie hodowli pszczół, jak to się mówi, to się jest ularni. Tam trafia właśnie. Bardzo taka piękna i poruszająca
Super, super. Jeszcze nigdy nikt chyba nie polecił fikcji, więc mega fajnie, że ja też sobie rzucę okiem, bo czasem fajnie przeczytać coś innego niż biografia albo książka rozwojowa. Tak, to też jest w ogóle ciekawe, jak to się zmieniło, nie? Że jakby, ja nie wiem, czy moja babcia jakiekolwiek książkę rozwojową w życiu przeczytała poza, nie wiem, jakąś tam, nie wiem, może o gotowaniu, czy jakimś tam, nie wiem, zarządzaniu domem, czy coś. Że czytanie to było takie, po prostu czytasz fikcję, relaks i tak dalej, a teraz wszystko musi być produktywne i... To prawda, no, to prawda. I wszystko musi być po coś. No, to jest ciekawe. Ja czytam taką więcej zarobić, więcej kupić. Tygodni i właśnie o tym jest. A czytam, bardzo fajna. To jest właśnie, sporo tam jest rzeczy, o których dzisiaj powiedziałaś właśnie, że... Bo też ją czytałam. Wszystko musi być po coś, proszę? Bo też ją czytałam, to wiem. Tak, no właśnie, ja jeszcze jestem w połowie, więc... No, to jest bardzo ciekawe, właśnie ta produktywność. Bardzo polecam też, no. Tak, książka jest przynajmniej na razie świetna. Tak, tak. I mi się bardzo podoba, jak on tam pisze o tym takim wielkim oszustwie, że nam się mówi, że musimy jeszcze teraz trochę przycisnąć, teraz się w ogóle poświęcić, tak. Ale potem to będziemy zbierać owoce tej pracy, tak, ale to tak. Potem nigdy nie następuje. Nie następuje, nie? No właśnie. No, bo, no tak, no. I też nie ma żadnej gwarancji, że to potem będzie. Właśnie. No niestety, to też jest bardzo, bardzo ważne przesłanie tej książki, takie mocne powiedziałabym i takie trochę jak kubeł zimnej wody na głowę, mam wrażenie czasem jak to czytam, ale, no, ale ważne, jeśli chcemy intencjonalnie żyć, no to jest to ważne przesłanie, którym super, bardzo super, super, że wspomniałaś o niej. No właśnie, bo teraz jestem w jej trakcie i właśnie powiedziałaś sporo dzisiaj takich rzeczy, które jakoś tak ze mną zarezonowały pod tym kątem. Właśnie wczoraj ją czytałam wieczorem, więc jeszcze mam tak na świeżo. Dobra, mamy książki, mamy masę książek, na pewno wszystkie wrzucę w opis odcinka, żeby można było sprawdzić. A powiedz jeszcze proszę na sam koniec, gdzie cię można znaleźć, jeśli słuchacze chcieliby pogłębić troszkę wiedzę, zapoznać się z twoją twórczością. Najprościej na mojej stronie joannagloga.com i tam jest zapis na newsletter i można wrzucić swój adres i wtedy jest się najbardziej na bieżąco i to jest też taki mój ulubiony kanał komunikacji, więc go najczęściej używam. Super, super. Bardzo dziękujemy. Rzucimy wszystkie linki, także bardzo dziękuję, że poświęciłaś czas. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i za super rozmowę i super pytania. Dzięki bardzo. Dzięki.